Radio Muzyka Pogoda. W naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożonej Piotrwiśniewce. Witam serdecznie. Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunwita, prawda? Tak, tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą. Właśnie. Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe, tak, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej. Cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli. Po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie. Bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda? Ale tak, to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda. I my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre i to jest troszkę skomplikowane. Także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonaliści, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze. Tak. Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam dokładnie mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których, no, trudno zawrócić, o może tak to powiem. Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, do czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak to stoi chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach. Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała. No może tak nie wprost, bardziej tak.
Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co Co strawi, strawi, prawda? właśnie, Czyli tak. no właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowin czasami niektóre nurty zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no, organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które możemy blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli Tak. ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku. To Dokładnie. tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi. Zresztą Właśnie. to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy taki kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, Tak. załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby, To no wszystko nie można, pracuje wtedy prawidłowo. tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek, Tak. także tak to wygląda. Julu, teraz jest taki czas jesienny. Czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest No coś, tak. co rzeczywiście i wy zalecacie, ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować. Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia właśnie, fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym.
medycznym. Natomiast oczywiście no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić. Więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca. No takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było pleśni. Procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, nie muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią no nie umiemy sobie radzić. Zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie no nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkorn, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda? Wszystko się wyjaśnia. Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego. Więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, to oj, naprawdę, jest to trudna sprawa. Co było najtrudniejsze, Jolu? Właśnie wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej. No to nie tutaj wychodziło. Słucham? A tu nie wychodziło, tak? To wszystko. A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bo bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są adekwatne wyższe do ilości. Mhm.
Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie Tak. tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego, bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą białutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tym właśnie tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej i wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć. Jakby zatrzymać czas. Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcji i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza, więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście. Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła. Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźliśmy tak, uczciwego rolnika, no bo jeszcze nie damy. I jeszcze jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia. Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo wymagający. Bo pszenica tak. Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to wszystko. Czyli to też nie można przesadzić w tym kierunku. Tak, tak, więc orkisz akurat takiej super nie wymaga, z tego co ja wiem oczywiście, już dawno, dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać. Tak. Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz no tak, to się więcej trafiają. Serc,
To tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować. No ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że ale znajdą można się iść, pewnie tacy, tak, którzy pójdą na skróty. Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają. Więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki śmaki. Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać. Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi to tak nie pomogło. Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż, tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, no już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj bo powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć. No i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać. Też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola oczywiście, obok, tak, prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda, tak. Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam to chyba było żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mi chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie,
Lindegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały, nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak, no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście, no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi. Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu? Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się, przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli bertram, czy galgant, czyli bertram Maroko, galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten bertram i galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no Która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego, no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no, Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no, rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast, no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak, no, nie, jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą. Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz? Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy, w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie, potrzebny jest tego gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo to wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda,
prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach. Dokładnie. Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że około 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda, że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas, już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, które te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne. Czyli ten orkisz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć. U Hildegardy tak. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi,
że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo tak. My też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie Pyszne. O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, prawda, my dzisiaj pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bachciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak wiemy, sprawdzić, tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda? Ubiór ma swoje tak, znaczenie oczywiście. Ogromne. Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło. Tak, gołe właśnie, stopy, nie wiem, prawda? Biegamy? Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy
inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z czego tak wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić, właśnie nie zimne z lodówki. Więc to wszystko jest ważne. Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby? Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle hildegardiańską, bo to jest jeszcze taka, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne, więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałowo-rodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten ułoże, znaczy ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów, właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego w medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie, czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakoś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego, bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda, natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa
inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? właśnie. I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają właśnie źródła, zjeść. Zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie mamy, komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są. Więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę do apteki lecimy suplementów. Natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C już w stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają sobie pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy że z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest no niesamowite, aż a łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówi, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietą sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie realizuje, to w ogóle to nie ma wszystko. To przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Boimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, tak, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się nie zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny
przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala. Więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie. Także zachęcam, doktor właśnie Tadeusz świetnie wszędzie jest, o tym. A wszędzie jest. Tak, dokładnie. Tak, i to w sposób ukryty. Czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadałam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało. Myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by tam do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda? Julu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi... Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia. Jolana jest bardzo zapracowaną osobą. No, ale myślę, że złapiemy tutaj. Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać, właśnie, bo tak, musimy ważne. O siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej. I naprawdę zdrowe jedzenie, ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne właśnie się, tak. Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę... Widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje. I dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie na pewno lepiej. Na pewno lepiej. Jolu, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie? Śniadanie? To obiad chyba już o tej porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień. Chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze. U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o kiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owies Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, 1/3, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, to już zobaczcie, to jest 1/3 naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale 1 czy 2 to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej, także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje, to jest bardzo prosta też dieta, nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo
dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy, będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja. Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas. Mam nadzieję, że zechcecie mnie oczywiście, zaprosić, że zechcemy. Bo tutaj no szybko gadam. Nie wiem, czy nie zagadałam tutaj. Nie, na pewno nie. Was, także, na pewno ale nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie, bo byśmy tutaj mogli rozmawiać długo. Do wieczora. Wieczora. Jola ma też swoje zajęcia. Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji, a dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Porozmawiamy dziękuję, jeszcze. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.